Dla każdego sportu. I, Fit Dieta. Pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Za Nastaszyk, Reklama. Jesteśmy z Krzysztofem Rytą po programie Ściana Płaczu. Cześć. Cześć. Chciałam Cię zapytać, jak Twoje wrażenia yy, co do tego programu w stosunku do tego, co było na konferencji. Jaki format podoba Ci się bardziej? Jaki format myślisz bardziej grzeje widzów? Ten, ten, mi się bardziej podobał, bo na konferencji z Dominikiem dużo nie da się pogadać. Z Neandertalczykiem nie pogadasz za dużo, a tutaj zawsze inni ludzie i było śmiesznie, ciekawie. Czyli uważasz, że jego poziom intelektualny bardzo odbiega od twojego, rozumiejąc tak twoje słowa bardzo dosadnie. Tak, ja to ciągle powtarzam i tak uważam i tak jest. W takim razie chciałam się ciebie zapytać, skąd w ogóle się zaczęła twoja przygoda z Freak e, To znaczy wiemy, że już wcześniej właśnie trenowałeś Jacka, tak? Czy jakby gdzieś tam ta obserwacja Jacka przez jakiś tam czas zainspirowała cię w jakimś stopniu, żeby gdzieś tam wziąć w tym udział? Gdzieś tam omsknąłeś się o ten świat i sam postanowiłeś być jego bardziej czynną częścią? Czy zaczynałem już wcześniej, jak trenowałem Pawła Bombę, bo od tego się zaczęło, więc już jestem tu z 2-3 lata, jeżeli się nie mylę. Więc no tak, tak. I spodobało się to też ze względów finansowych i dlatego tutaj trafiłem. Czyli ten wzgląd finansowy na pewno był jednym z bardziej ważnych czynników. Był z główny, jeden, jednym z głównych czynników tego wszystkiego. A jak oceniasz ogólnie środowisko freakfightowe? Czy czujesz, że jest to środowisko dla ciebie, czy gdzieś tam czujesz, że jesteś otoczony w cudzysłowie przez ludzi no, mniej inteligentnych od ciebie? Czy czujesz się, że nie, no ja są nie oni mówię, na poziomie? Że... Nie, 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 ja mówiłem tylko o zadorze teraz. Nie, no nie nie czuję tak, ale no nie szukam tu kolegów, tak bym powiedział. Nie, nie przyjąłem tutaj, żeby budować jakieś znajomości, bo jak widać wyszło po czasie, że lepiej tutaj nie mieć kolegów, bo każdy może mieć w anusie mikrofon. E, w sumie ten, na mnie i tak nic zbyt złego nie było, ale no, sam fakt, że nie chcę z takimi ludźmi mieć do czynienia. Mam tam dwóch, trzech, czterech znajomych stąd e, i, to mi bardzo, i to mi na pewno wystarczy. Czy geneza twojego konfliktu z Arkiem ma jakieś powiązanie może z Jackiem? Właśnie gdzieś tam ta nienawiść związana z Jackiem, właśnie tańcula. Czy to wszystko miało jakiś wpływ na wasz konflikt, czy jest to bardziej personalna sprawa z twojej strony? I to i to w sumie, nie no, zaczęło to od wspólnego, zaczęliśmy od tego od, właśnie od Jacka, e, jakby powiązania, ale no, teraz zaczyna się już bardziej personalnie. A czy mówiąc o tym pojedynku, o którym wspomniałeś, pomiędzy tobą a Jackiem, to było... Tak zwanym przymrużeniem oka, czy gdzieś tam, gdybyś doszedł do takich informacji, to rzeczywiście byłbyś w stanie wyzwać go na pojedynek. Ja już się na tą walkę wcześniej zgodziłem. To już było dograne tak naprawdę, że ja z Jackiem na Oskarka i tańcule. To, to miała być taka gala fame, Ala ta, ta The Freak, tylko miała być okay. Fame Friday Arena, ale coś tam już nie pamiętam co, nie, bo narodowy był później. Mm -hmm. I dlatego, że był narodowy, to ta gala nie wypaliła, więc tej walki nie było po prostu. Ale miała ona być. A czy myślisz, że jest szansa, żeby ona kiedykolwiek się odbyła? Może w innej federacji nie w fejmie, tylko w federacji, która bardziej pozwala na takie można powiedzieć, kontrowersyjne starcia. No bo jak wiemy, starcie 2 na 2, to nie jest taka dosyć popularna formuła w ciągu. Ogólnie nie lubię w sumie 2 na 2, bo to takie pod podchodzi, a nie na tym mi zależy. Wolę jeden na jeden z, ty, z tym cygańskim. A jak ogólnie oceniasz y, umiejętności Jacka? Czy myślisz, że on się rozwija z, y, cały czas, czy gdzieś tam stoi jednak w miejscu? Rozwija się. No, jak widać, no, zrobiliśmy cztery walki, mamy trzy wygrane. Więc uważam, że to jest dość duży progres z tego, co było. No i sami widzicie, no, uderza już, już coraz lepiej, nie? nawet na jakichś relacjach, czy coś, bardzo dobrze bije. Więc wydaje się, że nasza praca, którą w to wkładamy, razem z Filipem, bo mamy dwóch, jest dwóch trenerów, no, idzie ciągle Jacek do przodu dzięki temu. Czy miałeś za złe Prime'owi, że na ostatnią chwilę nie znaleziono dla Jacka żadnego rywala na poprzedniej Gali? Za złe to takie dziwne słowo. No, Czy miałeś jakiś uraz co do tego, u... że gdzieś tam no, przygotowywaliście się ja tak? No, jakiś uraz, jeżeli mogę to tak nazwać. Był tak i jest. No bo wiesz, no też no, nikt dlatego nic nie zarobił. Ja też nie zarobiłem. Nie? Mhm. Więc nie lubię jechać gdzieś na trzy dni i być stratny. Ale to nie o to chodzi, że mówię źle na federację, tylko mówię, że akurat pytasz o to. No to odpowiadam, że to no, nie było fajne uczucie. No, ale no, nie mieliśmy na to, ja nie miałem na to żadnego wpływu niestety. Tak jak sam wspomniałeś, jechałeś na daremno, nie miałeś nic z tego, ale wspomniałeś dzisiaj podczas wywiadu, że nie ma potwierdzenia, że Jacek nic na tym nie zyskał. Nie, ja powiedziałem, że. Ja wiem, jak było, ale ja powiedziałem, że jeżeli ktoś mi udowodni, że Jacek dostał pieniądze, na przykład, nie wiem, jakiś prezes pokaże mi e, przelew i okaże się, że Jacek mnie oszukał, oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo wiem, że nie, e, no to mamy walkę wieczoru Ryta versus Muran, dirty boxing, rzymska klatka. Nie? Czyli jesteś zwolennikiem ogólnie tej formy walki, jaką jest rzymska klatka? Tak, jest ona super, szczególnie dla Jacka, ale oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, bo, bo, bo po prostu ludzie zarzucają, że dostał pieniądze i mnie oszukał. A wiem, że tak nie było, ale jeżeli tak było, no to czekam na dowody. A jak oceniasz walkę Don Diego z Michałem Pasternakiem? Czy czułeś się zawiedziony tym, że jednak no, mistrz grondy, tak, nie wygrał tego pojedynku? Zawiedziony nie, bo jednego i drugiego lubię i znam. Eee, tak naprawdę ta walka mogła jakby poszła w drugą stronę, też by nie było jakiejś ofery. Była równa i werdykt jest, jaki jest nim niego oceniać. A czy myślisz, że po Twoim starciu z Twoim przeciwnikiem, do którego żywisz, no jawną nienawiść, mhm. te emocje opadną, czy gdzieś tam dalej ta nienawiść będzie się utrzymywać? Czy wraz z tym, jak ta walka zostanie stoczona, to gdzieś tam pewna karta się zamknie dla Was? Ciężko powiedzieć, jakie będę miał emocje po walce, ale to nie jest nienawiść. Nienawiść to nie mam do niego. Nienawiść to jest dość duże uczucie. Eee, a nienawiści. Jakieś tam nie... negatywne po prostu emocje no, na negatywne. Pewno, to, to i to duże, ale nie nienawiść. Eee, w życiu ma jakoś tam źle nie żyć ani na zdrowiu, eee, więc tego to mu życzę dobrze. Ale dla nas lepiej jakby się to nie zakończyło miło. A czy pochwalasz ogólnie wszystko, co robi Jacek w internecie, co Jacek głosi, czy pochwalasz to jego agitowanie na prezydenta? Hmm. Cerek robi, co Jacek robi, co głosi, no to już jest to jest jego sprawa. Ja nie jestem Jacek. Nie? To też myśmy. Musimy... Tak, ja tylko pytam Cię pod pryzmatem takim, stricte, Twojej opinii. Moja opinia tu jest zbędna. No bo ja, ja tego nie oceniam. Jacek robi to, co, co uważa, on uważa, że jest dobrze, to robi dobrze. To, to, to nie jest moja zupełnie sprawa. Nie? A jaki jest Twoim zdaniem najbardziej negatywny freak? Taki, który naprawdę wywiera negatywny wpływ. I jest po prostu zbędny gdzieś tam w, tych, w tym świecie free Jest osobą, która nie powinna być pokazywana hmm. publicznie. Czy przychodzi ci taka osoba do głowy? Tak od razu to nie. Nie, nie mam jakiejś takiej sobie drop z, z tego świata kancelowana, bo, bo za co w sumie? Nie, nie, nie nie, nie ma. Rozumiem. Dobrze, w takim razie dziękuję Ci bardzo za wywiad i życzę Ci powodzenia na walce. Bardzo dziękuję. Beam. Dobra energia dla każdego sportu. You and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Jim dobra energia dla każdego sportu. You and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz.